Najgorszy dodatek słabe, nudne, okropne. Czyli czy najnowszy dodatek do The Sims 4 do wynajęcia, ser jest taki zły? Sprawdźmy to. Ostatnio na polskim Sims Hubie widziałem kilka filmów o tym, że dodatek do wynajęcia jest jednym ze słabszych dodatków. I powiem wam szczerze, zdziwiłem się, bo jak sami wiecie, na moich first mimo wypunktowania wielu minusów tego dodatku, byłem na niego nastawiony dosyć pozytywnie. Tak prezentował się mój końcowy ranking tych dodatków. Więc wydaje mi się, że szóste miejsce to jest naprawdę wysoko. Więc można się zastanowić, co się stało, że Pia i Ulix 3 mają tak różną opinię ode mnie i czas to sprawdzić. No i na samym początku chciałem też zaznaczyć, że szanuję oczywiście opinię dziewczyn i wiecie, każdy jest inny i mamy po prostu opinie, które są różne. Ja dziewczyny bardzo lubię, ale po prostu chcę wam pokazać też tą taką moją wersję tego, jak ja ten dodatek widzę. Dlatego, że to dodatek mi się po prostu podoba. Także pozdrawiam was dziewczyny, mam nadzieję, że nie weźmiecie tego do siebie, a wszystkich innych zapraszam na film. Będę starał się przechodzić tak od jednej do drugiej rzeczy, które były punktowane przez dziewczyny i trochę je wyjaśniać, trochę pokazywać też, jak ja to widzę. Pierwszą rzeczą, o której była mowa, były ekrany ładowania pomiędzy mieszkaniami. I faktycznie to jest rzecz, która również mnie na samym początku zawiodła. I sami wiecie, od początku jestem ogromnym hejterem ekranów ładowania, narzekam na nie od zawsze, ale po przeanalizowaniu tego wszystkiego, prawda jest taka, że no mogliśmy się tego spodziewać, patrząc na to, że na przykład w dodatku miejskie życie, również te ekrany ładowania między mieszkaniami są. Nie ma czego tutaj bronić, ekrany ładowania nie są najlepsze, natomiast jedna tak naprawdę wersja obrony, którą możemy w przypadku Simsów 4 to to, że ta gra jest zbudowana na słabsze komputery i każdy kolejny Sim, wiecie, na ekranie to dodatkowe obciążenie komputera, patrząc na to, że Simów w mieszkaniu może być maksymalnie 8, a mieszkań bez kodów może być maksymalnie 6, więc na jednej partii mamy aż do 48 Simów. Najsłabsze komputery by po prostu tego nie wytrzymały, natomiast jesteśmy w 2023 roku i tak naprawdę nic z tych ekranów ładowania wybronić nie może, według mnie. Natomiast, niestety, też nie zmienimy mechaniki gry, taka ona jest i nie jest to najlepsze, muszę to przyznać. Natomiast sprawdź jak to wygląda w przypadku mojego dosyć dobrego, nawet można powiedzieć bardzo dobrego komputera i ile wynoszą takie ekrany ładowania. I średnio w przypadku mojego komputera zajmowało to od 5 do 8 sekund na 10 prób, które zrobiłem pomiędzy mieszkaniami właśnie w Tomarangu w Nowym Mieście. Kolejny zarzut to był brak simów w mieszkaniach. I w moim przypadku jakoś tego problemu nie zauważyłem. Faktycznie simów nie ma w mieszkaniach w takich godzinach typu 8-16, ale to może mieć sens, no bo powiedzmy, że simowie wtedy po prostu chodzą do pracy. Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, to simowie z reguły byli w mieszkaniu, a jak nie było ich w mieszkaniu, no to byli na przykład w częściach wspólnych, co też mnie bardzo mocno zachwyciło, że na przykład korzystali nie wiecie, z grilla, korzystali oni z miejsc na sadzenie korzystali oni nawet z pralek, które wstawiłem w częściach wspólnych, bo nie było ich w mieszkaniu, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dosyć fajne, że korzystają oni z tego i pojawiają się oni, gdzie nie, gdzie tam na częściach wspólnych. Trzecim zarzutem, który był przedstawiany przez dziewczyny był beznadziejne interakcje z lokatorami i faktycznie good point, samych interakcji nie jest za dużo i tak naprawdę naprawdę mamy jedną taką konkretną interakcję, czyli spytanie się mm, o to, jak podoba się aktorom mieszkanie, czasem oni zasadniczo, mam wrażenie, że to jest w ogóle zrobione losowo, bo niezbyt oni dobrze reagują względem tego, jak oceniają swoje mieszkanie. Na przykład, dosyć często jest tak, że mieszkanie jest dobrze oceniane przez nich, a oni reagują i pokazują nam, wiecie, łapkę w dół czy coś. Więc faktycznie tutaj można by było nad tym popracować. Teraz przejdźmy do sekretów. I tutaj był dosyć duży zarzut, że te sekrety są jakieś takie dziecinne, nie pasujące do gry i w sumie nic z nich fajnego nie ma. Ja powiem wam zupełnie szczerze, zupełnie inaczej ja dobrałem te sekrety. Wszystkich sekretów, jest aż 31. Teraz pokazuję wam norweską stronę Sim Crystalen, która te wszystkie sekrety wypisała, ponieważ na żadnej jej stronie angielskojęzycznej czy polskojęzycznej tych sekretów nie widziałem. I tych sekretów jest naprawdę, naprawdę sporo. Ja byłem w szoku. Ja nawet po graniu w tą grę 7 dni wcześniej na wczesnym dostępnie, i teraz cały czas ogrywając to, nie doświadczyłem tych wszystkich sekretów. Dlatego uważam, że naprawdę, no, plus zobaczcie, cały czas jedziemy i dopiero teraz. One się kończą. Nawet kilka z nich przetłumaczyłem. Bardzo mi się podobają. Niektóre sekrety są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Niektóre są śmieszne, które są związane z lorem gry, na przykład właśnie jak to kiksowe fiasko, czyli o owocowym cieście, albo o lamach, albo o właśnie toście z serem. Nie mają one jakiegoś głębszego i większego przeznaczenia, natomiast są takim fajnym easter eggiem, można powiedzieć. Bardzo mi się podoba ten sekret związany z życiem jako mroczny kosiarz i byciem takim ukrytym mrocznym kosiarzem, więc to jest naprawdę fajne, fajne taki dodatek mi totalnie on nie przeszkadza. Także reasumując sekret, nie powiedziałbym, że są one jakieś dziecinne, według mnie są one zabawne i pasujące mimo wszystko do tego, co przedstawia nam gra. Następnie włamywanie się. I tutaj było powiedziane, że jak mamy cechę kleptoman, to można faktycznie sporo zadziałać i fajne jest to, według mnie, że to włamywanie się doszło nie tylko w miejsca, gdzie mieszkają nasi lokatorzy, ale tak naprawdę teraz możemy się włamać do każdego domu. Dodając do tego cechę kleptoman, naprawdę można wyjść z tego fajna taka kariera złodzieja, ale faktycznie stracona troszeczkę Szansa na przykład na zrobienie złodziei. No, jak już mamy taką animację, to czemu po prostu nie zrobić tych zwykłych złodziei? Wiecie, nie dać im tego złodziejskiego ubranka, nie wprowadzić takiej muzyczki, także można byłoby to zrobić i to jest naprawdę stracona szansa. Natomiast, jeżeli chodzi o włamywanie się, to zauważyłem, że po wyjściu, dodatku, już nie we wczesnym dostępie, to działa dużo lepiej. Ceny faktycznie się wkurzają i mogą nas przyłapać, więc to zostało przez EA naprawione. Kolejny zarzut to było to, że lokatorzy nie przynoszą swoich rzeczy, i faktycznie jest to błąd, i myślę, że to jest niedopatrzenie, patrząc na to, że. W dodatku, uniwersytet jest taka funkcja, że właśnie Simmy przynoszą jakieś swoje czy więc to jest tak naprawdę przepisanie jednego kodu, i już wtedy pojawi się ta funkcja w tym dodatku. Więc jeżeli ktoś i EA mnie tutaj słucha, to proszę o zrobienie tego, bo to naprawdę by dało dużo, uważam tak szczerze. Kolejna uwaga była co do Tomarangu, że jest to najgorsze miasto, i powiem zupełnie szczerze, że na pewno jest to jedno z gorszych miast. Faktycznie zgadzam się, królicze nory są tutaj, natomiast. Jest ich tak naprawdę trzy, ponieważ mamy jaskinie, mamy sanktuarium tygrysów i mamy świątynię. I faktycznie w przypadku świątyń jest to jedna, jedna interakcja, którą możemy z nią zrobić i jeden jakby taki, wiecie, outcome, czyli jeden taki wynik tego, co robimy z tą świątynią. Natomiast w przypadku sanktuarium tygrysów już nie jest tak. Możemy na przykład zostawiać tam datki, dzięki czemu dostajemy naprawdę fajny pakiet tygrysowy po prostu pocztą w takim, wiecie, celu dziękczynnym, żeby podziękować za wspieranie, ale też możemy zdobyć na przykład odznakę właśnie inspektora tygrysów, coś w tym stylu. I tą oznakę możemy używać do tego na przykład, żeby chwalić się nią przed znajomymi, wiecie, powiedzieć ho ho, to moja odznaka, ale też na przykład wtedy, kiedy włamujemy się do kogoś, to możemy tą odznakę pokazać i powiedzieć hmm, szukamy tutaj jakichś tygrysów, ale widzę, że tutaj nie ma żadnych tygrysów, więc już uciekam, nie ma problemu, coś takiego. Widziałem to na Twitterze, teraz wam się wyświetli właśnie takie zdjęcie, że faktycznie jest troszeczkę więcej tych konsekwencji z tych krójczych nur, więc to nie jest też tak, że są one tylko po to, żeby tam stać i tak naprawdę wyglądać dobrze. Mamy również jaskinie, w których możemy zbierać różne wstążki teraz za mnie się nazywają. No ale wiecie o co mi chodzi w każdym wypadku, jeżeli w dodatek. U Juleksz widziałem, że tutaj pojawiło się powiadomienie, że nie można wprowadzać zmian poza posiadanym obszarem. I wydaje mi się, że to musi być błąd twojej gry. Ponieważ u mnie coś tego się nie pojawiało, problem to robić na różnych parcelach w tomarangu i, i gdzie indziej. I nie było z tym problemu. Także jestem ciekawy, czy u Was też jakiś taki błąd się pojawiał. Czy może też nie tak. Że dawajcie znać, bo tak jak mówię, no, u mnie takiego błędu po prostu nie było. Kolejny zarzut to było to, że nie możemy budować domów w stanie deweloperskim. I zasadniczo nie zrozumiałem tego troszeczkę zarzutu, bo mi się wydaje, że po prostu możemy. To, że nie ma jakiejś rzeczy, to nie oznacza to, że nie da się ukończyć tego mieszkania, że nie da się go, wiecie, wynająć. Może brakować rzeczy, tylko po prostu będzie to się wiadomo wiązało z jakimś buntem lokatorów czy coś w tym stylu, bo po prostu oni sobie tych rzeczy nie przynoszą, więc może to jest ten, ten taki zarzut, w którym faktycznie że nie możemy czegoś poszukać, no że mimo tego, że czegoś nie ma, to oni tego nie przyniosą i wtedy będzie bunt. No więc wtedy faktycznie to jest, to jest problematyczne, ale nie ma tak, że to jest zablokowane. Na przykład, że jak nie wstawimy, nie wiem, lodówki, to nie możemy tego mieszkania wynająć. I ostatni taki poważny zarzut to była losowość buntu. I tutaj wydaje mi się, że PIA i ULIX-3 po prostu grały w grę trochę za mało, bo w grze pojawia się, jakby wiecie, to okienko umowy najmu, mamy tam do oceny cztery kategorie: wymiary, udogodnienie, otoczenie oraz konserwację. I w tym przypadku, ponieważ wiecie, tak spójrzmy sobie to na życie. Ja sam wynajmuję mieszkanie, jestem zadowolony dopiero wtedy, gdy wszystko w tym mieszkaniu jest i okay, wszystko gra. I zobaczcie sobie na ten screen na ekranie. Na tym zdjęciu pokazane jest, że wymiary mieszkania są duże, udogodnienia są luksusowe, otoczenie jest również luksusowe, ale sama konserwacja jest zła. Mieszkanie mimo tego ma cztery gwiazdki i wiecie co, wydarzył mi się bunt lokatorów, ponieważ ta konserwacja była zła. Wyobraźcie sobie na przykład taką hipotetyczną życiową sytuację, macie piękne, duże mieszkanie, ma wszystko, ale mimo tego na przykład ta Piękna, nowoczesna kuchenka jest zepsuta, właściciel z tym nic nie robi. Wiecie, czy wy w tym momencie nie dzwonicie do właściciela i nie narzekacie i nie robicie jakiegoś takiego buntu, czegoś w tym stylu? Tak mi się wydaje, że jeżeli właściciel wystarczająco długo coś olewa, no to sami wy byście jakiś bunt zrobili. Także tak mi się wydaje to nawet realistyczne. A w przypadku mieszkań dosłownie perfekcyjnych i zadbanych, no ten bunt u mnie się po prostu nie zdarzał. Więc tutaj wydaje mi się, że po prostu tam mogło coś w tych czterech kategoriach po prostu u dziewczyn nie grać. Tak jak mówię, szanuję wszystkie opinie, ale będę bronić dodatku, który mi się podoba. I pamiętajcie, że ja grałem w ten dodatek tydzień przed premierą. I dopiero po tym tygodniu byłem w stanie nagrać pełną opinię po takim, wiecie, głębokim przetestowaniu. I według mnie... Przepraszam dziewczyny, ale postawiłyście tą diagnozę troszeczkę zbyt wcześnie. Ponieważ premiera dodatku była 7 grudnia, a wy wstawiłyście swoje filmy kolejno jeden dzień po premierze i drugi dzień po premierze. Więc wydaje mi się, że niektóre rzeczy po prostu mogły wam umknąć. Na przykład Julix się że nie możemy tworzyć takich pleśniowych zombie, natomiast duchy zimów, które zostały zabite przez pleśni, dostają takie specjalne umiejętności jak na przykład tworzenie grzybów, wsucie jedzenia, rozpowszechnianie pleśni, nawożenie roślin i tak dalej. To jest według mnie ciekawą i nie jest to taki typowy duch. Który po prostu mamy po każdej śmierci, więc to jest też na plus. Pojawiła się fajna nowa interakcja, na przykład z taka sąsiedzka pogawędka. Nasze zwierzęta, w ogóle, mogą zjeść nasze marmury, które zbieramy, z takie wiecie, którymi dzieci się bawią. Do zdobycia z 15 w ogóle tych kulek marmurowych. Pojawiło się w ogóle pięć opcji nowego tańca, jak się ma cechę dzieci wyspy. cringe simowie mają nową animację tańca Bleak Block. Pojawiła się nowa kresło tej rączki, mamy tą jaskinę, w której możemy zdobyć różne rzeczy. Tą oznakę Inspektora tygrysów jest naprawdę rzeczy, wiele których jeszcze ja nie odkryłem. A jak grałem dużo w ten dodatek, minimum myślę 25 godzin. Więc powiem Wam zupełnie szczerze, że. No nie, nie mogę się zgodzić z opinią taką, że jest to najgorszy dodatek, gdy mamy dodatki, takie jak na przykład wyspierskie życie czy Zostań wiedzą, które według mnie są zdecydowanie gorsze, czy nawet dodatek rancho. I ja mogę przyznać, że dodatek rancho to jest dodatek, który powinien być pakietem rozgrywki. Natomiast do wynajęcia nie daje mi takiego feelingu pakietu rozgrywki, ma tak naprawdę dużo rzeczy i. Wydaje mi się, że jest to dodatek, w którym można zrobić o wiele więcej niż w przypadku Ranch'a i zrobić wiele więcej rozgrywek różnych, bo możecie sobie zrobić, nie wiem, nawet dom samotnej matki, możecie zrobić z siebie najgorszego lokatora, najlepszego lokatora, dom starców, jakieś schronisko dla, dla ludzi biednych i na przykład tylko za Simulona im wynajmować te pokoje. Jest naprawdę tak dużo możliwości na rozgrywkę, albo nie wiem, na przykład zrobić jakąś rozgrywkę pokoleniową, gdzie dziadkowie ja mieszkają u góry, wymieszkać na dole, albo stworzyć osiedle domków, gdzie wynajmujecie domy. Jest tyle możliwości rozgrywki, dzięki temu dodatkowi, którą jakby które nie jest tak, wiecie, widoczna od razu na twarz, bo w przypadku właśnie e, dodatku ranczu, ona jest widoczna tak, wiecie, od razu przed twarzą wstaje, macie koni i tak dalej, macie kilka tych rzeczy do zrobienia i to się kończy. Natomiast w przypadku do wynajęcia, macie duże rzeczy do zrobienia, które po prostu wam tą rozgrywkę urozmaicą, a nie są takie płytkie, gdzie ta rozgrywka wam się znudzi po jakimś tam krótkim czasie. Tak mi się wydaje i taka jest moja opinia na temat tego dodatku. Ja jestem ciekawy, co Wy sądzicie, czy ten dodatek bardziej wam się podoba, czy bardziej wam się nie podoba. Dajcie znać, o Oczywiście nie jest to dodatek bez błędów. Ja też podczas tej przedpremierowej wersji doświadczyłem tego, że lokatorzy mi nie płacą, natomiast teraz w mojej rozgrywce jest to naprawione już i oczywiście na pewno będzie to naprawiane jeszcze przez jakiś czas. No do tego akurat tutaj nie chwalę nigdy jej do tego akurat się już przyzwyczaiłem, że po prostu te dodatki na samym początku wychodzą z błędami i. Pytanie jest, czy je naprawią, bo na przykład w przypadku ślubnych historii te, te błędy nadal nie są naprawione. No w przypadku do wynajęcia ja niektóre naprawy już widzę i mam nadzieję, że będzie ich tylko i wyłącznie więcej. Zatem moi kochani, jeżeli ten film wam się spodobał, to dajcie znać, co sądzicie. To jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w dół i pokażcie, że nie zgadzacie się z moją opinią, Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i powiedzcie, że zgadzacie się z moją opinią. Jestem ciekawy, co wy sądzicie. Napiszcie mi w komentarzach, bo powiem zupełnie szczerze, że widzę takie dwa obozy. Są mi... osoby, które bardzo nie lubią tego dodatku i są osoby, które są jak ok, to nadal takie spoko. I widziałem też właśnie w komentarzach y, dziewczyn, że są różne opinie, więc jestem ciekawy, co Wy powiecie na ten temat i jak Wy to ten widzicie, czy kupiliście już, czy planujecie kupić, czy być może jesteście zachęceni albo zniechęceni. Jestem ciekawy i mam nadzieję, że dziewczyny nie odbiorą tego jako jakiś taki atak czy coś w tym stylu, bo ja ich nie atakuję, ja po prostu pokazuję swoją opinię, i, i dziewczyny, jeżeli ten do tego wam się nie podoba, nie ma z tym problemu żadnego, po prostu on podoba się mi i tylko tyle chciałem powiedzieć. Aha i jeszcze chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Wiem, że współpracuję z EA, natomiast EA nigdy przy nigdy nie prosiłoby mnie o żadną opinię pozytywną. Pamiętajcie, że jestem osobą, która bardzo hejtowała ślubne historie, która nagrała ostatnio shortsa o tym, jakich dodatków nie kupować i dodatków, których po prostu nie polecam. Więc gdyby nawet pytano się mnie, chociaż nigdy tego jakby nie zrobiono o jakąś personalną opinię, to bym ja się na to nie zgodził, ponieważ szanuję was na tyle, żeby nie wciskać wam kitów. Jak coś jest słabego, to mówię jak, i jak coś mi się podoba, to oczywiście szczerze to mówię. Także dajcie znać, co wy sądzicie, moi kochani. Widzimy się w kolejnym odcinku i już niedługo. Do zobaczenia z i see ya.